Keto Wtorek, odcinek 89. Witam Was, moi drodzy, w kuchni. Prosiliście o gotowanie. No dzisiaj może to, co zrobimy, nie można tego nazwać gotowaniem, ale zacznijmy od czegoś, zacznijmy od klasyka, czyli od kawy kuloodpornej. Przy okazji porozmawiamy sobie o tym, kiedy ona jest dobrym rozwiązaniem, kiedy niekoniecznie. No i powiem Wam o różnych, jak widzicie, metodach jej przyrządzania i zrobimy sobie tą najprostszą, którą ja chyba lubię najbardziej. Zapraszam. Ktoś, kto nie spróbował kawy kuloodpornej, jeżeli słyszy, że pijemy kawę z masłem, to zazwyczaj łapie się za głowę i nie wie w ogóle, o co chodzi. Natomiast jeżeli już wypróbujemy tą alternatywną metodę picia kawy, to ma ona zarówno swoich zwolenników i przeciwników, więc jeżeli jeszcze nie próbowaliście kawy kuloodpornej, to po prostu musicie sami na własnych kubkach smakowych ją sprawdzić. Z mojego doświadczenia większości osób ona naprawdę smakuje, tym bardziej, że możemy ją dopasować do siebie. Czym jest kawa kuloodporna? Wersji jest wiele, natomiast w tej podstawowej jest to po prostu kawa z dodatkiem oleju MCT i masła klarowanego. Kawa kuloodporna jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które są w trakcie ketoadaptacji i potrzebują tak naprawdę znaleźć jakieś rozwiązania na doładowanie tłuszczu. No bo jeżeli zaczynamy nagle 80% energii czerpać z tłuszczu, to nie zawsze jest to takie łatwe, żeby to sobie zbilansować. I objadanie się tłuszczem nie każdy lubi, a jeżeli dobrze przygotujemy kawę kuloodporną, to ona naprawdę może być smaczna, a przy okazji dostarcza nam od 200, powiedzmy 50, 200 do 300, a nawet 500 kilokalorii praktycznie czystego tłuszczu. Więc jest to fajna metoda właśnie na to, żeby po prostu ten tłuszcz sobie podbić i żeby mieć coś szybkiego, prostego do zrobienia na keto. Natomiast dla osób, które są po ketoadaptacji i chcą schudnąć, a wypijają codziennie po prostu 500 kilokalorii z kawy kuloodpornej, no to pamiętajmy też o tym, że kalorie również mają znaczenie i podczas redukcji zazwyczaj właśnie tłuszcz typu masło ograniczamy, możemy zostać przy oleju MCT, natomiast no tutaj te kalorie też są ważne, bo nieraz zgłaszają się do mnie osoby, które już są po przeprowadzonej adaptacji i nie mogą schudnąć, albo tyją, no ale jeżeli cały czas pijesz kawę i dodajesz sobie ten tłuszcz w różnych postaciach, albo jeszcze łączysz kuloodporną z jakimiś fatbombsami, to możesz sobie tak naprawdę w takim objętościowo niewielkim posiłku zafundować nawet 1000 kilokalorii. Także o tym pamiętajcie. No ale my teraz przechodzimy do praktyki, czyli robienia kawy kuloodpornej. Ja od razu Wam muszę powiedzieć, że nie jestem jakimś smakoszem kawy, natomiast ją bardzo lubię praktycznie w każdej postaci. Oczywiście kawy z mlekiem krowim już nie piję od dawna i zazwyczaj piłam czarną albo właśnie kuloodporną, ewentualnie z mlekiem migdałowym. I był taki moment, muszę Wam się przyznać, że po prostu mając ekspres w domu, to nawet 3, 4, 5 kaw piłam przez niedługi okres czasu, bo też wiemy, że za duża ilość kofeiny i tego pobudzacza no niekoniecznie będzie dla nas dobra. Dlatego też ekspres mój, przeprowadzając się do nowego domu, zostawiłam po prostu tam, gdzie mieszkaliśmy wcześniej. I jest to naprawdę dobra metoda na ograniczenie kawy. Jeżeli byście nie mieli już pomysłów, to polecam. Natomiast mam dwa inne zaparzacze. Mam Chemex od niedawna i mam też Aeropress. Nie będę Wam opowiadać o wszystkich metodach zaparzania kawy, bo jak mówiłam, nie jestem w tym ekspertem. Natomiast mi naprawdę te dwie metody bardzo się podobają. Wcześniej używałam też kawiarki. Nie używam kawy rozpuszczalnej, dlatego że oprócz tego, że ona jakby jest no, zdecydowanie bardziej przetworzonym produktem niż zwykła kawa,
to też może zawierać w sobie pleśń. I bardzo często kawa ma w sobie pleśń, a pleśń, uwierzcie mi, jest mega, mega szkodliwa dla naszego zdrowia. Dlatego też ja nawet nie kupuję kawy już mielonej, ponieważ w niej również jest większe prawdopodobieństwo, szczególnie jak to nie jest kawa dobrej, sprawdzonej jakości, że taką pleśń znajdziemy. Dlatego też ja po prostu używam kawy w ziarnach i je mielę. Jak sobie oczywiście kupiłam tutaj Aeropress, Chemex, to miałam jakieś tam różne kawy z tej najwyższej półki, speciality i tak dalej. Ale powiem Wam, że jakiejś ogromnej różnicy nie odczułam w smaku, tym bardziej, że jak robisz kuloodporną, no to to też jakby nadaje dodatkowy smak kawie. Więc ja na ten moment akurat mam kawę z E-Superfood, to jest włoska kawa dobrej jakości. No ale oczywiście tutaj, jeżeli o to chodzi, to nie wchodzę jakby w szczegóły. Pewnie jest wiele osób, które mnie ogląda, które tutaj o kawie mogą powiedzieć znacznie więcej niż ja. Więc przejdźmy do dodatków. W standardzie mamy olej MCT i masło klarowane. Ja masło klaruję sobie nieraz sama, tu akurat jest w mojej krówce właśnie resztka dosłownie sklarowanego w termomiksie masła. Natomiast możemy oczywiście użyć zwykłego masła, jeżeli nie mamy jakby problemów z nabiałem, ale mówię, to jest taki klasyk, który sobie zaraz zrobimy. Zamiast oleju MCT niektórzy używają też oleju kokosowego i to jest jak najbardziej ok, chociaż ja Wam polecam MCT, bo on naprawdę potrafi przyspieszyć ketoadaptację, dodać takiej natychmiastowej energii i ma fajne bardzo działanie, szczególnie na początku, chociaż również przy redukcji właśnie przy tym oleju MCT możemy zostać. To co ważne, jeżeli nie korzystaliście wcześniej z MCT, on jest średnio łańcuchowy i bardzo szybko jakby przechodzi przez nas, trafia do wątroby i od razu jest zamieniany na energię. Dlatego też ten krótki okres jakby trawienia tego oleju MCT sprawia, że niektórzy mogą na początku dostać biegunki, więc zacznijcie od łyżeczki i sprawdźcie, jak na niego reagujecie. Jakbyście mieli problem, to jest też olej MCT w proszku i osoby, które źle reagują na olej MCT, chociaż nie zdarza się to często, mogą przerzucić się na ten w proszku i wtedy powinno być wszystko ok. Słuchajcie, wersji kawy kuloodpornej jest mnóstwo i z czego na przykład możemy skorzystać? Możemy skorzystać z energii do kawy, którą ja uwielbiam i tu jest już połączenie oleju kokosowego, masła sklarowanego, no i przyprawy, aromaty wanilii, kardamonu, cynamonu. Ja uwielbiam właśnie takie kawy, natomiast możemy sobie po prostu sami dodać, czy to cynamon, ja tu właśnie mam kardamon, wanilię, więc w zależności od tego, co po prostu mam w domu i co mi się akurat nie skończyło, to z tego korzystam. Przepraszam, kardamon jest tu, a tutaj, słuchajcie, jest jeszcze moje zimowe odkrycie, przyprawa do piernika. To jest przyprawa do piernika z Darów Natury, z E-Superfood, która nie ma cukru w składzie. I to też jest fajna opcja na zrobienie kuloodpornej piernikowej, jeżeli lubicie. Zamiast masła klarowanego można sobie użyć masła kakaowego. I mamy tutaj właśnie tłuszcz kakaowy, czy takie kakao, zobaczcie, w krążkach takich. To jest wszystko kakao ekologiczne. No też jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to warto zwracać uwagę na jakość tak samo kawy, jak i dodatków. Natomiast są również różne wersje kawy kuloodpornej śniadaniowej. Nie będę może ich Wam dokładnie tutaj przedstawiać dzisiaj, ale możemy po prostu dodać jakieś białko, jakieś aminokwasy z rana i wtedy jest to już pełniejszy posiłek. Możemy sobie przygotować to na przykład z gotowym już ketoshake'iem, który ma w sobie i MCT i białko i daje taki delikatny, ale nie jakiś mocny, słodki smak. Możemy sobie dodać kakao. Polecam Wam kakao, które jest surowe, nieodtłuszczone na keto, bo takie kakao właśnie będzie fantastycznym źródłem tłuszczu. Albo na przykład, co ja bardzo lubię, nasiona konopi. To jest genialne źródło białka, konopie, więc to też jest fajna opcja. Także jak widzicie, tego jest dużo, a nawet jeszcze więcej. I jak Was temat różnych kaw interesuje i którą kiedy wybrać i dla kogo, to możemy pójść za ciosem w kolejnych filmach oczywiście. Natomiast my zrobimy sobie akurat kawę w Aeropressie. Jak mówiłam, nie jestem specjalistką, ale Polacy podobno wymiatają w tym temacie i mają jakieś w ogóle mistrzostwa, są jakieś zawody w ogóle w tym i tak dalej. Co potrzebujemy? Potrzebujemy taki oto filtr. Nie wiem, taki papierek, nie? Biały. Wkładamy, zakręcamy, mielimy kawę. Ja już to zrobiłam. Oczywiście najlepiej byłoby zmielić go w ręcznym młynkiem.
Ja póki co mam po prostu młynek elektryczny, w którym mielę. Ona już jest zmielona. Kawa nasypana. Oczywiście tutaj są jakieś, wiecie, łyżeczki do tego, ale ja po prostu jadę z grubej rury. I teraz tak, zalewamy to wodą w temperaturze około 80 stopni i ja właśnie taką mam. W ogóle mega sprawa czajnik z tutaj taką temperaturą, termometrem, który na przykład jeżeli robię herbatę zieloną, białą i tak dalej, które oczywiście tam dobrze jest zaparzać różnymi temperaturami, to nam od razu mówi co i jak. I tu mamy taką miarkę, raz, dwa, trzy, cztery, mówią, żeby zalać do pierwszej i tam potem trochę pomieszać. Ja zazwyczaj zalewam do drugiej, bo nie czuję różnicy, a zawsze więcej wody, więc się łatwiej miesza. Jejku, mam nadzieję, że mi tam się nie posypie po prostu, wiecie, negatywne komentarze, że profanuję kawę. I mieszamy. Podobno około 10 sekund, tak przeczytałam na instrukcji, więc jadę. Dobra, będzie. Ta kawa nie jest jakoś mega grubo zmielona, bo też tak sugerują, żeby raczej w tych alternatywnych metodach parzenia kawy ją mielić tak na średnio. I teraz aeropress, bo tutaj mamy połączenie ciśnieniowej metody z przelewową, więc ogólnie wciskamy. I słuchajcie, jakby ktoś zauważył, że robię to źle, to proszę napiszcie mi, bo ja czasem to dosłownie nie mogę tego przycisnąć. I to jest na pewno nie dla osób starszych, które nie mają siły, bo tu się tak trzeba napocić. Ha, no tym razem mi wyszło, jednak kamera działa cuda. No i proszę, pyk, 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 jest kawka. I teraz dzieje się magia, kuloodporna, bulletproof. Lejemy około łyżki oleju kokosowego. Aha, wszystkie te produkty, które tutaj mam, oprócz mojego własnego masła, są dostępne na e-superfood. Jeżeli by ktoś pytał, to mówię. Ja oczywiście zazwyczaj leję na oko, ale pokażę Wam jedna łyżka, elegancko, żeby nie było. Do tego dokładamy łyżkę masła klarowanego, tylko że jak ja to zrobię łyżką, to ja go nigdy nie ukroję, więc ja mam taki mega nożyk, o, mega nożyk drewniany. Chodź masło, wskakuj. Jest. I teraz tak. Czy w takiej formie tą kawę pijemy? No oczywiście, że nie, bo tłuszcz to jest emulsja. I tam po prostu są oka. I jakbym miała to wypić, to bym nie wypiła. I to jest chyba błąd, który najczęściej robią osoby początkujące i dlatego mówią, że kawa kuloodporna jest niesmaczna. Trzeba ją porządnie zblendować. Można to zrobić na przykład w termomiksie albo w jakimś innym mikserze, ale jak chcecie mieć mniej sprzątania i mycia, to po prostu ręczny blender. Proszę bardzo, ręczny blender i porządnie blendujemy. Wiecie co, czasnę sobie jeszcze tego piernika, bo zima za oknem. O, idealnie. To blendujemy jeszcze raz. Oczywiście tu się wylewa i tak dalej, ja dlatego właśnie nie dolałam na początku wody do tej kawy, bo w moim tutaj pięknym designerskim dzbanuszku to by się nie ogarnęło i nie zmieściło, więc wody sobie dolewam później. I ona ma piękną, fantastyczną piankę, której Wy nie widzicie. Dlatego, moi drodzy, przelewamy sobie tą kawkę. No, idealnie. Zobaczcie, ta kawa wygląda jakby była z mlekiem albo ze śmietanką. Oczywiście mleka zwykłego krowiego podczas keto adaptacji nie pijemy i ja ogólnie ze względów zdrowotnych nie polecam. Natomiast są osoby, które piją rzeczywiście tą kawę ze śmietaną 30 czy 36. I to pod kątem makro będzie ok, tylko pamiętajcie, że duża ilość nabiału w diecie może powodować pewne dolegliwości trawienne, ze skórą, jeżeli mamy jakieś problemy hormonalne, to po prostu ten nabiał nie jest najlepszą opcją, więc jeżeli smakuje Wam taka kawa niekoniecznie ze śmietanką 30, to może tą śmietankę 30 zaserwujcie sobie tylko od święta, a na co dzień po prostu sięgnijmy po zdrowszą wersję.
No, także ja uwielbiam. Ostatnio nie piję jej codziennie, bo ja już też dawno jestem po adaptacji. Natomiast jest to fajne doładowanie tłuszczu. I jeszcze jedna wskazówka. Jeżeli macie problem ze zbilansowaniem na przykład posiłku, bo macie w nim za mało tłuszczu, a więcej białka, to jakby nic się nie dzieje strasznego, bo w całodniowym makro gdzieś tam się zmieścimy, szczególnie jeżeli na przykład zrobicie sobie bardziej białkowe śniadanie, ale za chwilę wypijecie sobie kawę kuloodporną i to nie jest tak, że musicie popijać kawą śniadanie. Jakby nasz organizm naprawdę nie jest po prostu tak szalony i możemy to zrobić na spokojnie. Także bardzo Wam polecam. Dajcie mi znać w komentarzu, czy pijecie kuloodporną, czy lubicie. Jeżeli tak, to jaką. No i jeżeli to będzie dla Was temat interesujący, to pewnie do niego jeszcze wrócimy, no bo to przecież pyszne jest. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się, cześć!